Rodzice złożyli już w całej Polsce ponad milion wniosków z programu Dobry Start. Są to wnioski o świadczenie 300+ na wyprawkę szkolną. W naszym województwie takich wniosków zarejestrowaliśmy ponad 82 tysiące na 121 tysięcy dzieci. Do chrzanowskiej placówki zaś złożono ponad 17 tysięcy wniosków na 25 tysięcy dzieci. Przypomnę, że świadczenia 300+ na nowy rok szkolny przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną do 30 listopada i można to zrobić przy pomocy platformy usług elektronicznych ZUS przez portal Empatia albo użyć bankowości elektronicznej. Świadczenia będą wypłacane tylko na rachunki bankowe, dlatego ważne jest to, aby rodzice wypełniając wniosek zwrócili uwagę na to, aby ten numer rachunku bankowego prawidłowo wpisać. Szczegółowe informacje o wniosku można znaleźć na swoim profilu na platformie usług elektronicznych i w związku z tym, że przejęliśmy wypłatę świadczeń 300+, uruchomiliśmy specjalną infolinię pod numerem 22 290 2202. Czekają nasi konsultanci od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. I rodzice, którzy będą mieli jakiekolwiek problemy ze złożeniem wniosku, mogą przyjść oczywiście do placówki ZUS. Nasi pracownicy z pewnością pomogą taki wniosek prawidłowo złożyć. Ponadto, aby ułatwić też rodzicom tę zmianę, pełnimy takie specjalne dyżury poza placówkami ZUS, są to mobilne punkty i podpisaliśmy dwa porozumienia w tej sprawie z Pocztą Polską i w KRUS, dlatego w tych instytucjach można nas znaleźć. Pełnimy również dyżury w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma naszych placówek, dlatego warto sprawdzać naszą stronę internetową. Tam w zakładce Dobry Start są na bieżąco aktualizowane informacje o mobilnych punktach ZUS. Do takiego punktu można przyjść i skorzystać z pomocy naszych ekspertów przy prawidłowym składaniu wniosku o świadczenie.